Będziemy mówić o cyfrowych metropoliach. Będziemy powiedzieli o tym, w jaki sposób technologia, te punktowe rozwiązanie, te kropki technologiczne łączą się w ekosystemy, które zaczynają nas otaczać w miejscach, gdzie funkcjonujemy zawodowo, gdzie funkcjonujemy w naszych społecznościach. I do tej dyskusji chciałem zaprosić grono znakomitych panelistów. Pierwszą z nich jest Natalia Paszkowska. Pani Natalia, która jest architektką reprezentującą pracownię WWAA. Witam serdecznie, zapraszam na gorący stołek. Architekci kształtują przestrzeń, w której żyjemy, uczymy się, funkcjonujemy w naszym życiu prywatnym i zawodowym. I częścią tej przestrzeni coraz bardziej staje się też ten świat wirtualny, w którym funkcjonujemy. I częścią tej przestrzeni stają się coraz większym stopniu różnego rodzaju procesy i usługi, które tworzą ten nasz codzienny świat, no, w równym stopniu jak i ten świat fizyczny. Tutaj jak ja do Państwa mówię, jak paneliści mówią, to my musimy konkurować z tym światem wirtualnym. Tak? Macie Państwo w ręku telefony. W każdej chwili każdy z Państwa może zobaczyć, co do niego przyszło z pracy mailem. W każdej chwili każdy z Państwa może sobie powiedzieć, nuda, przeczytam Onet. Tak? Zaczynamy konkurować w takich przestrzeniach, do których nie byliśmy do tej pory przyzwyczajeni. Tak? Okazuje się, że rozrywka może być tuż obok, na wyciągnięcie ręki, obok bankowości, obok firmy ubezpieczeniowej. Te narzędzia, te punkty styku nasze tym światem wirtualnym, chociażby takie właśnie jak smartfony, które mamy w kieszeniach, czy różnego rodzaju aktywne urządzenia, stają się elementem wirtualnego świata, który przenika się z tym fizycznym. O tym będziemy chcieli dzisiaj rozmawiać. W związku z czym oczywiście nie zabraknie również osób reprezentujących firmy, organizacje, które są aktywnymi twórcami tej właśnie wirtualnej strony, albo tej, która staje się taką ożywioną, niematerialną częścią, materialną częścią tego świata. A zapraszam na scenę również Sebastiana Grabowskiego z Orange'a. Wieloletniego szefa labów orange'owych, człowieka orkiestry, który no, jest, można powiedzieć, wszędzie tam, gdzie się dzieje coś ciekawego i gdzie jest coś ciekawego do powiedzenia. Zapraszam również na scenę pana Artura Konarskiego, odpowiadającego za marketing produktowy w Mercedesie. Mercedesie, firmie, która daje nam wspaniałe produkty, ale jest jednocześnie współgospodarzem też tego świata, w którym funkcjonujemy i rzeczywiście aktywnie się jakby ten proces takiego partycypacyjnego myślenia o tym, jak chcemy tę przestrzeń wokół nas organizować, współtworzy. I przepraszam za błąd tutaj na Magdę Schulz z Ubera. Słucham? Tak, nawet dwa błędy. Ja już nie będę tego poprawiał, żeby tutaj nie pognębiać jakby żenady. Po prostu przejdę płynnie do następnego slajdu. Magda Schulz, która odpowiada za komunikację w firmie Uber, ale też jest osobą od lat związaną ze światem technologii. Można powiedzieć, że Uber to chyba taka najnowsza odsłona tej przygody. Najnowsze technologiczne dziecko Magdy. Tak, ja już przekazuję tutaj, żeby to było lepiej słychać, co oni tam opowiadają. Przekazuję mikrofony, są dwa. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, chciałem zacząć od pani Natalii. Bo no jest, my na tej konferencji dużo mówimy o technologii, o cyfryzacji, o algorytmach, o sztucznej inteligencji, ale w gruncie rzeczy to jest wszystko o nas. Ja chciałem pani zapytać, no, z perspektywy architektów, tak, topowych architektów tworzących takie chociażby obiekty, nie wiem, jak ten dom kultury na Służewcu, prawda, którego pani jest współautorem, czyli takie miejsca, które są w jakimś sensie też takim miejscem partycypacyjnym. Jak właściwie definiujemy dzisiaj te największe wyzwania, przed którymi stoimy, tworząc ten nasz świat, tak? Świat metropolii, do którego ciągnie na świecie, można powiedzieć, coraz więcej ludzi, bo ta populacja ludzka skupia się gdzieś w tych dużych aglomeracjach. O, prosilibyśmy o włączenie jednak mikrofonu, to było... ewentualnie. O, dziękuję bardzo. Pani Natalio, jak u pani? Raz, raz. O, jest, dobrze, dobrze. To jest po prostu jednak ręka Sebastiana ożywia wszystko.
Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w tej dyskusji. Rzeczywiście miasta okazały się takim wielkim naszym wynalazkiem, który zadziałał, cywilizacyjnym, ewolucyjnym, udanym osiągnięciem, bo wszyscy decydujemy się w coraz większej ilości w nich mieszkać. I z tym się też wiążą wyzwania i z tymi wyzwaniami spotykamy się już od ponad wieku. I tutaj tak sobie pomyślałam, że można by zacząć od takiego spojrzenia wstecz, takiego momentu, kiedy musieliśmy zredefiniować te wielkie miejskie aglomeracje. Wiązało się to oczywiście z rewolucją przemysłową i to był koniec XIX wieku, kiedy pojawiły się takie wielkie plany przebudowy miast, pomyślenia o nich jako takich skomplikowanych organizmach i też wszystkie te takie modernistyczne wizje przebudowy miast mają swój początek w końcu XIX wieku. A pierwsze dekady XX wieku to oczywiście jest powstanie i wdrażanie ich. I wszyscy Państwo kojarzą słynne plany Corbusiera, na przykład plan Le Voisin. I co ciekawe, to był taki moment, kiedy byli ci wielcy kreatorzy, którzy szkicowali jakiś projekt, w którym miały mieszkać miliony ludzi. I ten projekt był już na zawsze przypisany do ich nazwiska i był jakby realizowany w duchu pewnego geniuszu, pewnej myśli, która przyświecała. Natomiast tak jak i dzisiaj, tak jak i wtedy, jakby ten plan brał się z grupy pewnych myśli, które gdzieś krążyły. Czyli wszystkie podstawowe myśli zawarte w tych planach Corbusiera były wcześniej. Był już żelbet używany wcześniej. W Stanach powstawały wieżowce. Powstawały wcześniej już plany segregacji funkcjonalnej w miastach, segregacji nowych środków komunikacji od ruchu pieszego. Wszystkie te rzeczy, które on zebrał do kupy i przedstawił w formie swoich projektów, tak naprawdę już gdzieś funkcjonowały. To, co się nazywa takim jego głównym pomysłem, taką myślą, która była rzeczywiście taka groundbreaking, to było uchwycenie tego, że miasto może być jednocześnie miastem i wsią, że można to zamknąć razem. I teraz przeskakując do dzisiejszych czasów i do tego kolejnego wyzwania, w którym się zmierzamy, znowu mamy niesamowite przyspieszenie, jeżeli chodzi o technologię, o sposób życia, nowe wynalazki, jakby nasze życie się zmienia w przeciągu nie paru generacji, tylko jednej i musimy znaleźć też odpowiedź na to w urbanistyce. Pojawia się pojęcie smart city i ono znowu opiera się na kilku hasłach, które jakby funkcjonują. To jest partycypacja, to jest innowacyjność, to jest zarządzanie wiedzą, to jest wykorzystywanie tej wiedzy w projektowaniu. I tutaj to, co jest bardzo ciekawe, to jest pewna synergia i przenikanie tego przez różne dziedziny tak naprawdę. Czyli znowu jesteśmy w takim momencie, powiedzmy, jak za tych czasów Le Corbusiera, gdzie jakby łączymy kropki, jakby w myśl pewnej idei. Te kropki są dzisiaj w innych miejscach. I miejmy nadzieję, że nam lepiej pójdzie. Ale jest to rzeczywiście taki moment ciekawy, kiedy rzeczywiście rozwiązywanie problemów, no nazwijmy to bardzo szumnie, ale chyba zasadnie, ludzkości, wiąże się z możliwością zastosowania nowych technologii. Państwo współpracujecie jako pracownia również z kolejnym naszym gościem, z firmą Mercedes. Robiliście Państwo taki projekt razem. Ja sobie pozwolę puścić film, który o tym projekcie trochę mówi. Panie Arturze, Pan by nam to potem skomentował. Jeżeli mogę, to tylko bym najpierw odrobinę wstępu. Oczywiście. Bo w ten sposób będzie to jaśniejsze, kto i co się na filmie pojawi. Właśnie, nawiązując do tego, co powiedziała Natalia, chciałem też powiedzieć, jakie jest to połączenie, powiedzmy, z nami, z producentem samochodów. My w pewnym sensie, znaczy rozumiejąc dokładnie, że naszą najbliższą potrzebą jest właśnie połączenie tych kropek, chcieliśmy wyjść właśnie do naszych odbiorców, też do mieszkańców miast i im powiedzieć, w jaki sposób my mamy zamiar te kropki łączyć. I wymyśliliśmy sobie, że bardzo fajnie można by było na ten temat opowiedzieć właśnie dyskutując na temat kwestii mobilności i jednocześnie właśnie kwestii tego, w jaki nowoczesny sposób chcielibyśmy mieszkać. Dlatego na nasze potrzeby stworzyliśmy dla 5 dzielnic Warszawy, co zresztą notabene możecie Państwo w przerwie zobaczyć na przykładzie jednej z dzielnic we foyer, jest wystawa, która dokładnie to pokazuje. Stworzyliśmy model miasta z pytaniem, kto tam mieszka. Tam było 5 stworzonych i wymyślonych przez nas wspólnie mieszkańców i właśnie w tym filmie dwójka z nich opowie, co się działo na wystawie. Okej. Okay.
Witajcie w mobilnej Warszawie przyszłości. Mówimy do Was z przyszłości, która nadciąga wielkimi krokami, nawet gdy porusza się autem. Nasze miasto to Warszawa, jaką znacie, ale uzupełniona Waszą wizją tego, jak może wyglądać i żyć za jakiś czas. W czerwcu 2017 roku w Soho Factory podczas projektu Miasto Mercedes opowiedzieliście, jak wyobrażacie sobie życie w przyszłości, gdzie moglibyśmy budować kolejne mieszkania, jak i czym będziemy się poruszać oraz co będziemy ze sobą dzielić. Chcemy Wam podziękować, bo świetnie nam się tu mieszka. Za pomocą aplikacji Miasto Mercedes zaprojektowaliście wizję Warszawy przyszłości. Brawo! Wasz pomysł był ważnym głosem w dyskusji nad problemami miast. Po pierwsze, chcecie mieszkać w centrum. I kropka. W gęstej tkance miasta znaleźliście miejsce na 3030 nowych mieszkań, uzupełniając dziury w zabudowie i nadbudowując niektóre budynki. To mniej więcej tyle, ile mieści się w 12 nowych blokach lub prawie 1300 domach. Szok! Po drugie, coraz rzadziej chcecie mieć auto na własność. Mieszkańcy dobudowanych lokali będą korzystać z 2299 aut, w tym z 1204 współdzielonych. A to o czymś świadczy. Zobaczcie, obecnie w wielu nowych osiedlach na jedno mieszkanie przypada aż 1,17 auta. W waszej propozycji 76 na mieszkanie. I o to chodzi. Ale w ogóle nas to nie dziwi, bo powiedzieliście nam, że po mieście lubicie śmigać rowerem i pieszo. A samochód jest jedną z tych rzeczy, która mogłaby być wspólna. Cieszy nas to, że myślicie o mobilności. Chcecie się dzielić i angażujecie się w życie waszego miasta. A do tego widzicie zagrożenia i szanse, które wiążą się z rozwojem. Myślicie o korzystaniu z aut hybrydowych, bezemisyjnych i autonomicznych. A wasz udział w mieście Mercedes to ważny głos na temat przyszłości miast. Odkryliście potencjał ukryty w Warszawie i zmieniliście ją. Macie nasz szacunek. Wiemy, co mówimy, bo tak się składa, że żyjemy w waszej wizji. A wy macie jej fragment w swoich domach. Bo przecież na pewno zachowaliście wydrukowane w 3D budynki, które stworzyliście. Niech te pamiątki przypominają wam o idei nowej mobilności każdego dnia. My zapraszamy do niej już teraz. Śmiało, śmiało. Najwygodniej dotrzecie tam Mercedesem. A swoją drogą, jak myślicie, kiedy ta wizja stanie się rzeczywistością? Przeczuwamy, że szybciej niż nam się wydaje. Skrytny product placement oczywiście. Panie Arturze, ja chciałem zapytać o to, no bo ja, oczywiście jakby jest ten wymiar wizerunkowy tego typu działań, to jest jakby oczywiste, ale czy z punktu widzenia koncernu takiego, jakim jest Daimler, jakim jest firmy takiej, jaką jest Mercedes, która tworzy no, po prostu bardzo konkretne produkty, tak, no, samochody, którymi jeździmy, czy jest jeszcze jakiś inny, głębszy wymiar tego typu angażowania się w pomysły, w kreowanie idei dotyczących Smart City? Tak, dlatego że jesteśmy o tym przekonani, że przyszłość to nie tylko samochód jako jedna, jedyna rzecz, tylko właśnie pomysł na mobilność. Myślę, że tutaj koleżanka Zubera dokładnie ma to samo podejście. My mówimy o mobilności w przyszłości. Proszę zauważyć, że w całym tym projekcie my również mówiliśmy o mobilności. My nie chcemy mówić tylko i wyłącznie o samochodzie. Samochód jest jednym z elementów, jaki tą mobilność w przyszłości, szczególnie w miastach, można realizować. Natomiast my mówimy, tutaj jest takie słowo, które powstaje od czterech pierwszych liter, czterech pojęć i w jaki sposób my chcemy to w przyszłości definiować. Mówimy, że to jest nowoczesny ekosystem. Do tego ekosystemu, ten ekosystem jest odpowiedzią na potrzeby nowoczesnego człowieka, nie tylko mieszkańca miasta, ale oczywiście głównie, bo znaczy to założenie też to wszystko, o czym mówiła Natalia, że miasto się sprawdziło i miasto będzie się rozwijać, więc my chcemy powiedzieć, że przede wszystkim, tak jak tutaj jest na tym pierwszym miejscu pokazanym, że to jest kwestia connected, czyli że uważamy, że człowiek korzysta z samochodu tak jak z każdego innego urządzenia mobilnego. To jest taki sam element rzeczywistości jak każde inne urządzenie mobilne. Mówimy o tym, że pojazdy muszą być, albo ta nowoczesna mobilność musi się wiązać z autonomicznością. Przy czym nam nie chodzi tylko i wyłącznie o samą kwestię autonomicznych pojazdów, bo to właściwie z naszego punktu widzenia jest możliwe już teraz. Tylko jest pytanie właśnie, w jaki sposób to zmieni miasto, w jaki sposób zmieni to sposób poruszania się i w jaki sposób to zmieni sposób spędzania czasu w samochodzie. No bo proszę sobie wyobrazić, że jedziemy
4 godziny, załóżmy, do Berlina i nie prowadzimy. Więc będziemy również musieli w tym samochodzie coś robić. Co to będzie to coś? W jaki sposób wtedy ta idea bycia połączonym znowu będzie dla nas istotna? Powiedziałem również o kwestii otwarcia ekosystemu. Proszę wziąć pod uwagę, że my w przyszłości, my jesteśmy przekonani o tym, że w przyszłości to nie jest tylko właśnie ten samochód, który mamy, tylko to jest właśnie kwestia dostępności do usługi, do usługi mobilności. My już w tej chwili jako Mercedes-Benz posiadamy nasze samochody, ale posiadamy również aplikacje, tak jak na przykład MyTaxi, czy taką aplikację, która działa też w niektórych krajach na świecie, jest to aplikacja Car2Go, dzięki której można wynajmować samochody na minuty, czy aplikacja Movel, która w ogóle łączy ze sobą cały ekosystem miasta, za pomocą której można wybrać środek przemieszczenia się od punktu A do B, która to podpowiada, czy skorzystać z MyTaxi, czy skorzystać ze środka komunikacji miejskiej, czy może skorzystać z samochodu. W ten sposób otwieramy ten ekosystem na cały świat istnienia, znaczy życia tego mieszkańca miasta, ale w taki sposób na jego warunkach, w jaki sposób mieszkaniec sobie tego życzy. No i oczywiście domknięcie tego tematu kwestią elektromobilności, natomiast elektromobilność nie jest celem samym w sobie. To jest jeden z elementów, pewnie najbardziej związany z miastem, z kwestią życia w mieście, ale on się również łączy w ten cały ekosystem. Jest ciekawe, bo ja już od wielu producentów aut tak słychać jak gdyby tą mantrę zamienić produkt w usługę. Prawda? I nawet taki komunikat do klientów, nie musi śmierć, żeby używać. To jest jakby o tyle intrygujące, że zawsze jakby jak w takim przeciętnym rozumieniu jakby tego, jak działa producent samochodu, firma samochodowa, no to jakby to jej głównym celem jest po prostu wypychać jak najwięcej sztuk tych pojazdów do klientów, prawda? I znajdować nowe nisze, tak? Robić jakby co te półtora roku lifting tych aut, żeby one no, jednak inspirowały do tego, żeby kupić. Jakby tutaj się zmienia, wydaje mi się, że zmieniają się bardzo rzeczy fundamentalne, tak? Tak, to prawda. Znaczy, też znowu można powiedzieć, że to jest kwestia product placementu. Ja uważam, że nam to jest może takie trochę, nie wiem, zadufanie, no ale tak jest. W roku 1886 Karl Benz, kiedy wymyślił samochód, no to tak samo nie wiedział, jakby w jaki sposób on zmieni tą rzeczywistość. My się zawsze śmiejemy, że on wymyślił ten samochód w szklarni, a w garażu, bo wtedy garażu nie było. I jakby również nie wiadomo było, w jaki sposób to zmieni świat. I my się staramy jakby mówić, że jeżeli jesteśmy w jakiejś branży i chcemy być w niej liderem opartym na technologii, to musimy iść tam, dokąd zmierza technologia, ale to jest chyba teraz, no właśnie w odniesieniu do miasta, w odniesieniu do wszystkich usług, o których mówimy, w tej chwili to jakby, to jednak człowiek jest w centrum tego wszystkiego, o czym mówimy. Człowiek, a później konsument, nabywca i to on, ona decyduje, co i w jaki sposób będzie używać, a nie my jako wytwórca maszyny. Magda, ty, można powiedzieć, twoje najnowsze technologiczne dziecko, jak to nazwałaś, jest epitomizuje w ogóle tą ideę sharing economy, chociaż wiem, że jakby nie lubicie tego określenia tak w Uberze. Proszę, powiedz mi, jakby, jak wygląda styk strategii, pomysłu na biznes Ubera jakby z tą ideą Smart City? Ja najpierw zacznę od tego, że z wielką przyjemnością słuchałam pana Altola i to pewnie byłaby strasznie nudna dyskusja, bo ja bym się z nim we wszystkim musiała godzić. Dobrze, że są też inni. Nic dziwnego, że Daimler inwestuje też w Ubera, bo rzeczywiście to jest niesamowite, jak widzi nowe obszary, na których może się rozwijać. Natomiast ja przyznam szczerze, że kiedy moje dziecko, nasza aplikacja powstawała kilka lat temu, to my w ogóle nie myśleliśmy, jak to może zmienić miasto. To jeszcze nie był ten poziom. Aplikację stworzono po to, żeby ułatwić zamówienie przejazdu. I to zresztą odpowiada pierwszemu takiemu hasłu, które gdzieś tam pojawiało się chociażby w materiałach reklamowych Ubera. Everyone's private driver. To chodziło o to, żeby każdy mógł w łatwy sposób zamówić przejazd i przejechać z punktu A do punktu B. Natomiast z biegiem miesięcy, z biegiem lat, wraz z rozwojem też geograficznym, kiedy aplikacja stawała się produktem globalnym, dostępnym obecnie w ponad 600 miastach, w ponad 70 krajach na całym świecie, okazywało się, że to nie jest takie proste
i że skutki istnienia aplikacji są dużo bardziej poważne niż się początkowo wszystkim wydawało, bo zmienia się sposób, w jaki ludzie podróżują po miastach. Tak jak mówił pan Artur, samochód przestaje być przedmiotem, transport staje się usługą. I my widzimy już dane, które wskazują, że tak jest. Bo na przykład w Stanach Zjednoczonych 10% milenialsów, którzy mieszkają w miastach, gdzie jest dostępny Uber, a pamiętajmy, że w Stanach to jest zdecydowana większość miast, oni mówią, że nie będą kupować samochodu, dlatego że łatwiej jest im współdzielić przejazd, bo smartfon daje im tę wolność, którą kiedyś dawał im samochód. I my widzimy, że to się powoli dzieje na całym świecie. To znaczy ludzie coraz chętniej korzystają z takich aplikacji jak nasza po to, żeby przemieszczać się po miastach w sposób wygodny i niedrogi. W sposób, który będzie też im dawał to poczucie wolności, do którego są coraz bardziej przyzwyczajeni. I ciekawe jest to, że to poczucie wolności coraz częściej kojarzone jest nie z samochodem, tylko ze smartfonem. My zauważyliśmy, że ludzie zrezygnują ze swoich samochodów w miastach pod warunkiem, że będą mieć aplikację niezawodną, że samochód, który zamówią, przyjedzie do nich szybko, bez względu na to, w którym miejscu w mieście są i jaka jest pora dnia albo nocy, bo nasze godziny szczytu to są często weekendy i godziny wieczorne, kiedy transport publiczny jest dużo mniej dostępny, no a większość z nas nie powinna pewnie siadać za kierownicą w piątkowy wieczór. I wtedy okazuje się, że ludzie wybierają transport współdzielony. Kolejny istotny czynnik to jest cena. I dlatego w pewnym momencie rozwoju Ubera pojawiła się usługa Uber Pool, która umożliwia współdzielenie przejazdów z zupełnie nieznanymi nam osobami, bo okazuje się, że ludzie są w stanie zaufać innym albo zrezygnować z części komfortu, jaką daje przejazd własnym samochodem, jeżeli będą mogli właśnie w sposób niezawodny, niedrogi korzystać z samochodów współdzielonych. I trzecia istotna rzecz, już naprawdę kończę, to jest komplementarność w stosunku do transportu publicznego. Bo my widzimy, że ludzie bardzo chętnie korzystają z transportu publicznego. W Warszawie ponad 70% mieszkańców jest zadowolona z tego, jak funkcjonuje transport publiczny. Natomiast, żeby przejechać tą przysłowiową ostatnią milę, chętnie korzystają czy ze swoich samochodów jeszcze, czy coraz częściej z samochodów współdzielonych. No i nasza firma musiała się troszeczkę przystosować do tego, kiedy zobaczyła, że zmienia świat w większym stopniu niż nam się wydawało. Dziękuję bardzo. No, padła tu ta teza o tym smartfonie, jako tym, co daje nam tą wolność. Oczywiście znamy również tę inną nazwę tego urządzenia, mówi się na niego smycz też często, ale to jakby z zupełnie innego powodu. Rzeczywiście można powiedzieć, że to wszystko, o czym rozmawiamy tutaj, byłoby niemożliwe, gdyby nie było wokół nas wszędzie dostępnych w każdej chwili usług. Ja chciałem zapytać, Sebastian, ciebie, jak z perspektywy firmy, dzięki której to wszystko jest właściwie możliwe na takim bardzo fundamentalnym poziomie, wygląda jakby ta wizja z Smart City, tak? Bo ja rozumiem, że to nie jest tak, że operatorzy marzą, żeby tylko być tylko tym medium, poprzez które to się wszystko dzieje, ale jakby widzą w nim pewne swoje miejsce również. Dziękuję bardzo za bardzo dobre pytanie. Ja może tak trochę, mogę tak trochę od siebie. Nienawidzę, powiem Państwu, siedzieć koło tego licznika i tak się strasznie denerwuję, że ten czas leci, a jeszcze nic nie powiedziałem, a mam tyle do powiedzenia. I tak odliczam, 32, 31, 3, tak. A czas płynie. A czas płynie. Druga rzecz jest, słuchajcie, taka jedna z największych moich takich personalnych porażek, powiem Wam, też się podzielę, zanim przyjdę do tej telekomunikacji. Ja pochodzę, urodziłem się w Grudziądzu i kiedyś po jednej z imprez mój kolega pytał się, słuchaj, jakaś taksówka? A on mówi, słuchaj, jest taka dobra, tutaj jest, to się nazywa taksi Mercedes. No ja zamówiłem taksi Mercedesa i tak czekałem, słuchajcie, to była godzina, nie wiem, w pół do czwartej w nocy, tak rano czekam, przyjechał, patrzę, Volkswagen Golf. To było jedne z największych moich rozczarowań a propos przejazdów oraz Mercedes. A teraz idąc do tego Smart City, tak trochę jakby słucham Państwa i cieszę się, ponieważ Wy jesteście w takim dyskursie, w którym są wszyscy operatorzy i faktycznie jest tak, że my szukamy tego miejsca dla siebie. Ta gęstniejąca sieć interakcji w mieście jest nieprzypadkowa i ona bardzo często wiąże się niestety, czy albo stety z usługami ICT.
czyli teleinformatyką, bo już ciężko jest rozpatrywać operatora jako tylko operatora, który pozwala mówić między A i B, ale on też świadczy albo daje możliwość świadczenia wielu setkom często już usług informatycznym również. Nie byłoby bez infrastruktury, która często jednak jest pochodną działalności operatorskiej i Electric Smart, Autonomous Cars i tego Connected oraz tego modelu partycypacyjnego, który generalnie też wiąże się jednak z tym telefonem, bo to też jest zmierzone i zweryfikowane. Czym więcej ludzi mówiących o tym, jak chcę zmieniać swoje miasto przez te wszystkie środki elektroniczne, głównie poprzez internet, to to miasto nie będzie takie partycypacyjne. Często władza nie wie, jak ma nad tym zapanować. Nad tym w sumie chyba nie można do końca zapanować, nawet jakbyśmy bardzo chcieli. Więc operatorzy tak, z jednej strony są tak zwaną pipą, tak zwaną, ja strasznie unikam tego, nienawidzę tej nazwy dump pipe, czyli dają infrastrukturę możliwość korzystania z podstawowych usług. Z drugiej strony są tym takim agregatorem różnego typu funkcji, bo jednak korzystając z infrastruktury chcemy również korzystać trochę w innych odsłonach, czyli jakość. Nie ma samochodów bez jakości, którą jednak daje sieć. Z drugiej strony część usług informatycznych, która bazuje na naszej infrastrukturze, jest sobą w pełni konwergentna i jest w pełni sobą współbieżna, typu lokalizacja. Nie można planować tak naprawdę teraz inteligentnego, wspaniałego miasta, jeżeli nie potrafimy planować ruchów miejskich, transportu. No i do tego, nie, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, potrzebny jest operator. Nie zabierając państwa, czekam na kolejne pytanie. 9:45. Dobrze. Słuchaj, to się doczekałeś, bo ja znalazłem, mówimy o tej partycypacji. Słuchaj, ja znalazłem taki filmik w sieci, może on ci coś mówi. I prośba taka, gdybyś mógł to skomentować. Nie, celowo wyłączyłem dźwięk, żeby nam nie przeszkadzał. Skąd wiecie, czego potrzebują klienci? Jeszcze raz, czego potrzebują? Skąd wiecie, czego potrzebują mieszkańcy miasta? Słuchajcie, ten filmik jest o tyle dobry, że on sięga roku 2013-14 i sięga mojego doktoratu, który wtedy kiedyś rozpoczynałem. I powiem, bo to jest ciekawa historia w ogóle. Wymyśliłem sobie temat, który pokaże, jak w Polsce zrobić otwarty rząd. I to jest dobry temat na nasze czasy, czyli wypunktowałem, nawet udało mi się powiedzieć parę dobrych artykułów, co trzeba zrobić w Polsce, żeby społeczeństwo, rząd był otwarty. I tam w środku przejawia się otwarte dane, które są podstawą tego, żebyśmy mogli w ogóle w świecie, w którym funkcjonujemy, żyć w takim modelu otwartym, partycypacyjnym. I tak powstało Be Happy. Czemu Be Happy? Ponieważ każda nazwa, która używa słowa hackathon, jest przeze mnie nielubianą. A tak naprawdę chodzi o to, żeby zachęcić ludzi do budowania wspólnie ciekawych rozwiązań na bazie otwartych danych tak naprawdę. Skrót Business Intelligence Hackathon Application Programming Interfaces. Taki jest skrót, czyli Be Happy. Wszyscy zapomnieli już. Zrobiliśmy to po to, szanowni państwo, żeby uruchomić w Polsce i robiliśmy to trochę jako aktywiści. Ja bardzo dziękuję firmie Orange, ponieważ ona pozwoliła mi ten mój pomysł autorski zrealizować. Do tej pory uważam, nie ma w Polsce większej inicjatywy, która masowo udostępniła dane dla społeczeństwa. W roku 2015 udostępniliśmy otwarte dane miejskie w ilości ponad 450 zbiorów danych mówiących o nas. Tak jak było to na poprzednich panelach omawiane, nie ma sztucznej inteligencji bez danych, nie ma komfortu życia bez danych, ponieważ nie możemy planować, budować. Zrobiliśmy to w 4 miastach, a co więcej, pokazaliśmy rolę operatora, nowoczesnego, przyszłościowego operatora. Wystawiliśmy również tak zwane API telekomunikacyjne. To znaczy, że zaczęliśmy budować otwarty ekosystem, który pozwala wmontowywać swoje rozwiązania indywidualne, funkcje telekomunikacyjne, żeby każdy z was tutaj na sali był w stanie być takim malutkim operatorem, wykorzystując nasze funkcje. Także zachęcam w ogóle was, żeby z tą inicjatywą się bo ja jestem strasznie zachłanny o nią, ja nie potrafię być skromny, kiedy chodzi o Be Happy. To była pierwsza, największa w Polsce inicjatywa otwartych danych, hackathon, set aplikacji. W Warszawie możecie na przykład doświadczyć takiej aplikacji Milion Drzew dla Warszawy. W Gdańsku aplikacja Zdążuś, Moje Okienko. Bardzo wiele aplikacji również nam migrowało, na przykład Warszawa, Warszawski Ninja. Jest tego, słuchajcie, kilkaset różnych pomysłów. Setki osób się przewinęło przez nasze ręce przez 3 lata i udowodniliśmy, że można zrobić coś, co całkowicie wykracza poza taki normalny horyzont funkcji operatorskiej. Dziękuję ci bardzo za to, Sebastian, bo mi się wydaje, że to jest
To jest tak, że powstawanie Smart City jest takim procesem, użyję słów, których sam może nie do końca rozumiem, konwergencji ekosystemów. To znaczy powstają te ekosystemy na przykład transportowe, zdrowotne, rozrywkowe i tak dalej. I teraz dopiero wtedy, kiedy one się łączą w coś takiego, co wspiera jakby realnie nasze potrzeby jako mieszkańców konkretnego miejsca, to zaczyna z tego powstawać coś, co naprawdę można nazwać takim inteligentnym miastem. Nie pozwolę ci dojść do głosu teraz. Dobrze. Za chwilę. Bo chciałem zapytać naszego kolejnego gościa, żeby poprosić, żeby skomentował, przepraszam, nie to, tylko to. Magda, chyba coś ci to mówi. Tak, to co, mam mówić, czy posłuchamy? To ja może będę mówić zamiast tej pani. To jest film opowiadający o takim projekcie, który rozpoczęliśmy kilka lat temu, najpierw w Stanach Zjednoczonych, ale powoli staje się globalny, czyli Uber Movement. Uber Movement to jest taka strona, na której osoby zajmujące się planowaniem ruchu miejskiego, urbaniści, osoby pracujące w wydziałach transportowych różnych miast mogą zdobywać zanonimizowane dane z naszego systemu dotyczące właśnie ruchu miejskiego. Ktoś mógłby, czyli na przykład, jeżeli ktoś planuje, w jakimś mieście planowana jest zmiana, buduje się most, w którym mogą być pasy, które w zależności od pory dnia, może być ich więcej w kierunku centrum bądź w kierunku przedmieści. My pomagamy podjąć decyzję, kiedy w jakim kierunku mogą jechać samochody. I ktoś mógłby powiedzieć, że te dane miasta mogą sobie zdobyć same, pewnie, tylko muszą wtedy zainwestować w to pieniądze. My te dane możemy wyciągnąć z systemu, więc dlaczego nie mielibyśmy się nimi dzielić? W tej chwili Uber Movement jest dostępny dla 7 miast na świecie, w tym dla Paryża od zeszłego miesiąca. Bardzo walczymy o to, żeby był też dostępny dla Warszawy, która jest 3. największym miastem Ubera w Europie. Więc trzymamy kciuki. Więc myślę, że mamy spore szanse. Ale to jest właśnie taki projekt pokazujący, różni aktorzy w miastach mogą ze sobą współpracować, a właściwie powinni ze sobą współpracować i dzielić się swoimi zasobami. Pytanie do pana Artura, bo państwo pracujecie też jakby nad autonomicznymi pojazdami, prawda? No oczywiście to są takie rozwiązania, które bardzo interesują, no chociażby usługodawców takich jak Uber, który no, dzisiaj pracuje oczywiście z gronem, społecznością żywych kierowców, ale wiadomo, że w jakimś procesie ewolucyjnym, bo to się pewnie nie zdarzy z dnia na dzień, z roku na rok, no będzie gdzieś migrował cały ten system transportowy w stronę czegoś, co w jakiejś mierze, w pewnych obszarach, w jakichś warunkach jeździ samo. I teraz pytanie do państwa, czy Mercedes myśląc o, jakby pracując nad rozwiązaniami takiej autonomicznej mobilności, które jak rozumiem są też takim znowu kolejnym epitomicznym przykładem zastosowania sztucznej inteligencji, czy państwo korzystacie, sami generujecie dane jakby wykorzystywane w tym procesie nawigacji, czy państwo się tymi danymi dzielicie, czy państwo korzystacie też z danych zewnętrznych? Tak jak wcześniej powiedziałem, wydaje mi się, że w tym momencie nie masz możliwości, żeby tworzyć tylko swój własny zamknięty ekosystem. To chyba się przewija przez to wszystko, o czym mówiliśmy. I każdy z tych światów, o którym tutaj mówimy, one muszą być otwarte i one muszą się przenikać. Pokazywałem państwu właśnie tą kwestię tej aplikacji Movel. Może jeszcze raz do niej powrócę. To jest właśnie otwarty ekosystem wymiany informacji na temat tego, ile kosztuje powiedzmy przejazd, nie wiem, przy pomocy aplikacji MyTaxi, ile kosztuje przy pomocy lokalnego autobusu, metra czy wynajętego samochodu. I aplikacja posiada dane, w których użytkownik może sobie porównać i właśnie określić tą swoją użyteczność. To jest trochę to, o czym pani mówiła, że czy wybierze komfort i jakby ekskluzywne przeżycie pojedynczego przejazdu, tak? Czy wybierze transport publiczny, czy wybierze transport jakoś tam współdzielony. Ale żeby to było możliwe, to no, trzeba te ekosystemy otworzyć. I druga kwestia, tak też żeby powiedzieć troszeczkę o wizji przyszłości. My jak mówimy o samochodach autonomicznych w mieście, myślimy też o samochodach, które w ciągu dnia mogą zmieniać swoje funkcje. Czyli na przykład myślimy o tym, no tutaj też na kampusie, możecie też państwo podczas przerwy zobaczyć w tej chwili, jeżeli to dzisiaj zadziała przy pogodzie, już możliwości autonomiczne, jak samochód może sam zaparkować i jechać, ale w przyszłości my myślimy, że będzie coś takiego, że na przykład samochód rano będzie odwoził kogoś, może też na zasadzie współdzielenia do pracy. W tym czasie, jak
osoby, które przewiózł, są w szkole czy w pracy, będzie na przykład odbierał pranie z pralni, odbierał paczkę, przewoził gdzieś indziej, zostawiał, załatwiał dla nas takie rzeczy transportowe na zasadzie samochodu dostawczego czy samochodu, no nie wiem, rozwożącego coś, a w późniejszych godzinach znowu wróci do tej funkcji transportowej, czyli tego typu rozwiązania, żeby chociażby, nie wiem, jak zamówimy paczkę gdzieś tam w sklepie internetowym, to żeby ten dostawca mógł ją, no, nie wiem, dronem wrzucić do bagażnika, to wszystko musi być oparte na otwartych systemach. Dziękuję bardzo. Natalia, pytanie do ciebie teraz, bo mówiliśmy dużo o danych, przepraszam bardzo, mówiliśmy dużo o danych, ale czy w praktyce tych ludzi, którzy projektują, tak? Czyli które tworzą te koncepcje, wpływają na, jakby na procesy urbanizacji. Czy istnieją narzędzia konsumpcji tych danych? Czy dzisiaj jakby ten proces projektowania przestrzeni publicznej i budynków, on jest rzeczywiście data-driven? Coraz więcej mówi się o tym, że architektura nie jest rzemiosłem ani sztuką. To jest taka dyskusja pomiędzy tymi dwoma aspektami, która zawsze się toczyła, tylko jest dziedziną wiedzy. A jeżeli jest dziedziną wiedzy, no to to jest też kwestia właśnie zarządzania tą wiedzą, umiejętności czerpania z niej. Jeżeli chodzi o projektowanie budynków, to to się już dzieje i budynki, w których państwo mieszkają i pracują, już są często tworzone przy pomocy takich modeli BIM, czyli to są modele, w których wszystkie możliwe systemy zawarte w budynku są uwzględnione, pokazane i na zachodzie jest już takie prawodawstwo, które na przykład wymaga po ukończeniu budynku przekazania takiego kompletnego modelu do administrowania i on później w przyszłości pokazuje realne zużycie, możliwą optymalizację, potrzebne remonty i tak dalej. Coraz więcej się teraz mówi o tworzeniu takich modeli GIM dla miast i duże miasta w Stanach i w Europie już takie modele posiadają. One są robione na przykład na podstawie map katastralnych, czyli mamy tu wiedzę o parcelacji, o własności. Później jest laserowo skanowane miasto, czyli mamy 3D, mamy w to włożone sieci i możemy na tej podstawie też sprawdzać możliwości optymalizacji pod kątem zużycia, możemy tego dołączyć pomiar z liczników w domach, możemy patrzeć na to, jak budynki zyskują i tracą na wartości w przeciągu lat, czyli możemy pełny obraz miasta ekonomiczny, ekologiczny, funkcjonalny wyciągnąć z takiego modelu i nad takim modelem pracuje już miasto Warszawa. I to jeszcze, wydaje mi się, przynajmniej w Europie, nie jest narzędziem, którego używają urbaniści, chociaż bardzo by chcieli. Natomiast taki wydział, na którym mam przyjemność też działać, studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej, który się nazywa nomen omen ASK, czyli Architecture for Society of Knowledge, dlatego po angielsku, bo to są międzynarodowe studia, ma w swoim programie zajęcia, które są tylko o tym, jak tworzyć i korzystać z baz danych. Czyli my jako architekci, urbaniści, tak naprawdę w toku studiów to jest jeden jakby z głównych tematów już dla nas. Czy architekci i urbaniści grają w SimCity? Albo w Cityscape? Oczywiście. Bo właściwie mamy narzędzia do symulacji. Ja nie wiem, dlaczego te wszystkie symulacje kończą się na trzęsieniami ziemi i wypadkami lotniczymi, bo z jakiegoś powodu się lubimy tak bawić. Gdzieś te katastrofy nas kręcą. Ale w gruncie rzeczy może my mamy tą technologię do planowania i do symulowania. Właśnie moi studenci na rzecz jednego z projektów, który też jest ciekawy, bo to jest projekt, zajmują się stworzeniem takiej hipotetycznej kolonii na innej planecie i muszą też wymyśleć umowę społeczną, w oparciu o którą ta kolonia jest budowana, czyli to jest projekt nie tylko urbanistyczny, ale też jakby dotykający tego, na co jesteśmy w stanie się umówić wspólnie, na co jesteśmy w stanie się umówić, czym będziemy się dzielić na przykład. I korzystają tam z mechanizmu matchmakingu, który jest wykorzystywany na przykład w grach komputerowych. Ja bardzo liczę na to, że za rok opowie Pani nam więcej i będziemy mogli obejrzeć trochę BMI i tego typu rzeczy, bo myślę, że to jest fascynujące z wielu powodów. Proszę Państwa, na koniec, już żegnając panelistów, chciałam, żebyśmy zobaczyli taką krótką ilustrację tego, co może oznaczać taki proces innowacji, która wkracza w nasze życie dzięki rozwijającej się infrastrukturze. Gdzieś pod spodem są właśnie usługi takie jak movement, dostęp do danych, sieć 5G, współpraca z różnego rodzaju dostawcami inteligentnych urządzeń do obsługi jakby pojazdów elektrycznych, takich chociażby
chociażby jak te samoloty, które za chwilę zobaczymy, inteligentne ładowarki, cały system zarządzania ruchem powietrznym w takiej kontroli. Chciałem jeszcze zapytać na do widzenia, Magdo, czy to jest naprawdę? To już się dzieje, tak. My... jeszcze nie. W Radomiu jeszcze nie, ale do 2020 roku będziemy już testować te Vitiole, czyli takie pionowo startujące i lądujące drony w Los Angeles, Dallas i Dubaju. Skąd to się wzięło w ogóle? Bo skąd nasze zainteresowanie tym, żeby ten transport miejski wznieść w powietrze? Zaczęło się od helikopterów. I zaczęło się od takich akcji promocyjno-marketingowych w wielu miastach na świecie, także w Polsce, gdzie okazało się, że helikoptery próbowano zamówić 90 tysięcy razy. I okazało się, że były miasta, gdzie te helikoptery zostały jako produkty, dlatego że było zapotrzebowanie na ten miejski transport lotniczy. Na przykład w Dubaju, tam przy okazji, zdaje się, wyścigów Formuły 1 między Dubajem a Abu Dhabi, okazało się, że to jest w ogóle najlepszy sposób przemieszczania się. Co roku jesteśmy na festiwalu w Cannes z helikopterami. Czy w Kapsztadzie, gdzie z kolei jest duże zapotrzebowanie na takie loty widokowe. No, tam jest przepiękna linia brzegowa i ludzie to wybierają. Natomiast helikoptery mają swoje ograniczenia. Przede wszystkim wymagają bardzo dużej ilości paliwa, ale też są głośne, więc w tym mieście nie do końca mogą się odnaleźć. Stąd zainteresowaliśmy się tymi właśnie latającymi jednostkami i w tej chwili zespół inżynierów pracuje nad tym, ale nie pracuje sam, pracuje wspólnie ze specjalistami z NASA, dlatego że potrzebne są też takie ramy technologiczne na to, żeby te latające obiekty mogły się w miastach pojawić. No i mam nadzieję, że już wkrótce będzie można je obserwować. Jeff Holden, który w mojej firmie odpowiada za ten pion właśnie, zapowiada, że w Los Angeles, kiedy w 2028 bodajże będzie olimpiada, no to te pojazdy rzeczywiście będą taką jednym ze sposobów przemieszczania się po tej aglomeracji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panelistom. No, naprawdę pobudziło mój apetyt, ale nie zaspokoiło go w pełni. Natalia Paszkowska, Magda Szulc, Artur Konarski, Sebastian Grabowski. Bardzo państwu dziękujemy.